Obiecują tutaj w Białymstoku, że to będzie w przyszłym roku, 2014 rok, ma być, zakończy się cała budowa tego stadionu. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Miejmy nadzieję, że już takich poślizgów jak ostatnio tutaj nie było. Agakoshi, szansa i gol! 1-0 dla Pogoni Szczecin. Bardzo dobre dośrodkowanie Agakoshiego i jego rodak Murayama tutaj nam zapisuje się na listę strzelców, a więc 1-0 dla drużyny gości już w 8 minucie spotkania. Bardzo dobre było to dośrodkowanie Agakoshiego. Lewandowski, popatrzmy, on tutaj poszedł za plecy, gdzieś tam przechytrzona została defensywa, wszyscy skoncentrowali się na robaku, a kompletnie niepilnowany, wbiegający tam na pole karne Murayama. Tak, jeszcze widzieliśmy, robak walczył w powietrzu z Pazdanem, zdążył go przepchnąć, no i tutaj już Murayama sam niepilnowany, nie było drugiego obrońcy przy tym zawodniku i spokojnie mógł skierować piłkę do siatki. Tak, ale dobrze dla takiego meczu, bo Jagiellonia od początku ruszyła, chciała... Ale jest też powrót robaka, widzimy, że to jak pomaga napastnik Pogoni w defensywie. Frączczak, fatalne było to rozciągnięcie gry, to rozszerzenie, Frączczak ma dużo miejsca, Frączczak wciąż on, Agakoshi ładnie przyjmuje, Agakoshi, ale się zabawił w polu karnym! Fumi Agakoshi, no jest w wybornej formie dzisiaj, asysta, teraz bramka, czwarte trafienie Agakoshiego w tym sezonie. Piękna akcja naprawdę portowców, ale też trzeba powiedzieć, białostoczanie naprawdę szczecinianom pomogli przy zdobyciu tego drugiego gola. No, prawda jest taka, gracze Dariusza Wdowczyka prowadzą na Podlasiu w 45 minucie już 2 bramkami. Tak, tak, tutaj widzieliśmy, tu się kończy kontratak Jagiellonii Białystok i nagle mamy 3 piłkarzy na 5 z Białegostoku. No, ale tutaj jest jedno zagranie, jakaś to znaczy, przyjęcie do strzału, rewelacja, minął już... Zgubił Norambuene i tym przyjęciem praktycznie no, pozostawił tylko sobie możliwość tego, żeby wykorzystać tą sytuację. Kapitalne przyjęcie Japończyka w tym momencie. No, to było już... takie zachowanie Norambuene jak z zeszłego sezonu, kiedy popełniał mnóstwo błędów. Ma cały czas Jagiellonia tutaj jednak problemy z grą defensywną. Dzisiaj poza kadrą meczową Uka, który prezentował...